I właśnie dlatego domagam się rozwodu z wyłącznej winy żony. I proszę, jeśli to możliwe, o niezwłoczne ustanowienie rozdzielności majątkowej między nami. Bo ta imprezowiczka doprowadzi mnie do ruiny. Aby ustanowić rozdzielność majątkową przed zakończeniem rozprawy sądowej, muszą państwo udać się do notariusza, a w razie sporu zainicjować odrębne postępowanie sądowe. Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę, by wstała pozwana. Jakie jest pani stanowisko? Proszę mówić. Czy wszystko w porządku? Przestań odstawiać komedię, tu jest sąd! Proszę powoda o ciszę. Czy dobrze się pani czuje? Iwona, co się dzieje? Proszę wezwać karetkę. Podaj mi torebkę, trzeba jej coś podłożyć pod głowę. Boże, co jej jest? Jakiś napad padaczkowy. Wszystko będzie dobrze, spokojnie. Wszystko będzie dobrze, zaraz przyjedzie pomoc. Karetka zabrała Iwonę do szpitala. Jej mąż i siostra pojechali za ratownikami. Na miejscu okazało się, że kobieta odzyskała przytomność, ale nie życzy sobie odwiedzin Mirka. Przytomna jest? Gadałaś z nią? Tak. Wróciły jej mowę? Na razie. Lekarze coś wiedzą? Będą robić jeszcze jakieś badania? Ona ma już wszystkie badania zrobione. Tak szybko? Już wcześniej miała. Zdiagnozowali ją 3 miesiące temu. Jak zdiagnozowali? Co zdiagnozowali? Nieoperacyjny guz mózgu. Co? Nikomu nie powiedziała. Nawet mnie. Nie chciała, bo rokowania są bardzo złe, a szanse wyleczenia bliskie zeru. Dlatego nie chciała żadnej chemii ani nic, tylko uśmierzanie bólu. Boże, jak to możliwe? Przecież... Ja powinnam była się domyślić. Ona ciągle brała coś na ból głowy. Raz mówiła, że to migrena, raz, że kac. Trzeba coś zrobić, znaleźć jakiegoś lekarza. Musi być jakieś wyjście. Widział ją już sam ordynator. Wysłali jej wyniki do Stanów na jakieś konsultacje. Wszyscy załamują ręce. Zaczynam wszystko rozumieć. Nie była sobą, bo wiedziała, że umiera. A może właśnie była sobą? Może to rzeczywiście ja zrobiłem z niej kobietę, którą nie chciała być?